Drodzy mieszkańcy, stała się rzecz straszna. Nasz szeryf wyzionął ducha napadnięty przez niezidentyfikowanych sprawców. Miastu grozi niebezpieczeństwo. Musicie je chronić przed zbirami, którzy tylko czyhają, aby przejąć władzę. Ja jestem Sydonia i zapytuję was, kto jest gotów stanąć do walki? Wielka Draka w małym mieście jest to kooperacyjny boss battler. To znaczy, że my wspólnie jako mieszkańcy miasta Eureka Zdrój będziemy toczyć pojedynki ze zbirami, którzy atakują nasze miasto. Będziemy się musieli bronić, aż poleje się krew. Według pudełka gra przeznaczona jest od 2 do 5 graczy. Widzimy to tutaj na przodzie. Natomiast w instrukcji znajdziemy również opisany tryb solo, czyli tak naprawdę jest to gra od 1 do 5 graczy. Czas rozgrywki według pudełka to jest 40 minut na gracza, mi schodziło troszeczkę dłużej. Jak widzicie, pudełko jest bardzo duże, jest grube, więc komponentów jest tutaj sporo i zostały one uporządkowane tak dwupoziomowo i teraz właśnie wam to pokażę. Zaczynamy od instrukcji, następnie mamy taką mapkę miasta. Później planszę, jedną taką mniejszą i planszę główną. Dochodzimy do planszetek naszych postaci. Każdy gracz będzie sobie jedną z nich wybierał. Pod spodem mamy taki plastikowy pojemnik zamykany. I tutaj są i monety, i kafelki terenu, i figurki. I teraz pod spodem, jak sobie to podniesiemy, mamy drugą warstwę, gdzie znajdują się nasi przeciwnicy, czyli mamy tutaj planszetki zbirów, a pod spodem figurki zbirów oraz całą masę kart, ponieważ gra jest napędzana kartami. I co tutaj można zwrócić uwagę, to każda talia kart została opatrzona taką przedziałką, żeby łatwo można było poszukać danego rodzaju kart. Instrukcja jest dość pokaźnych rozmiarów, ponieważ ma 36 stron, ale tak naprawdę zasady opisane zostały na stronach 21, ponieważ później mamy epilogi, czyli nasze możliwe zakończenia historii. Mamy również miejsce na notatki, a także pod sam koniec znajduje się wspomniany przeze mnie tryb solo oraz inne warianty rozgrywki. Mamy też FAQ oraz taki indeks, żeby szybko coś wyszukiwać. Każdy z graczy wybiera jednego z 7 mieszkańców i pasującą do niego figurkę. Jeżeli nie chcecie używać plastikowych figurek, to mamy w pudełku też zastępcze tekturowe standisy. Mieszkaniec wybrany, więc teraz należy go przygotować. Z tyłu planszetki każdego bohatera jest jego opis fabularny, napisany w taki dość śmiechowy sposób, więc warto się na początku z tym zapoznać, a następnie planszetkę odwracamy na tą stronę, bo tą będziemy ją przed sobą trzymać. Każdy bohater posiada 2 asymetryczne zdolności oraz 4 statystyki. Mamy zdrowie, czyli punkty życia, które jeżeli spadną nam poniżej 1, to jesteśmy znokautowani. Mamy ruch, czyli to, o ile pól będziemy się przemieszczać na polu walki. Mamy moc, czyli taką walutę, którą będziemy płacić za wykonywanie różnych akcji, oraz precyzję, czyli wartość, którą będziemy dodawać do rzutu kośćmi podczas walki. I teraz na tych kolorowych polach kładziemy te czarne znaczniki, zaznaczając nasze startowe statystyki. Na dole planszetki natomiast mamy wypisany nasz startowy szpej, czyli nazwy kart, które musimy dobrać z talii startowego szpeju. Te karty mają taką szarą obramówkę. Heniek Wuj otrzymuje akurat gumowy kij oraz buchnięte cukierki, więc takie 2 karty znajduję w tej talii i na razie biorę je na rękę. O szpeju dokładnie będę opowiadała później, co on zawiera, ale na razie musisz wiedzieć, że to są karty sprzętów, które to będziemy zaopatrywać naszą postać. Będziemy tutaj wykładać po bokach, po lewej i po prawej stronie i ten sprzęt przyda nam się podczas walki. I teraz na końcu każdy z mieszkańców otrzymuje jeszcze 10 kasy. Na środku stołu wykładamy planszę główną, która jest dosyć spora i będzie nam służyła jako obszar walki. Tutaj mamy tor kolejności, który, jak nazwa wskazuje, będzie wyznaczał nam kolejność graczy w poszczególnych fazach, ponieważ raz będziemy patrzeć od dołu, a raz od góry. I na tym torze musimy teraz wyłożyć znaczniki mieszkańców, którzy biorą udział w rozgrywce. Ja akurat gram na 2 osoby. Jedna osoba gra Romanem Leszczem, druga Heniem Wujkiem, więc teraz znaczniki tych postaci w losowy sposób wykładam na torze kolejności. Natomiast tor, który znajduje się tutaj, to jest tor zbirów, który ma 4 pola, jednocześnie wyznacza nam długość rozgrywki, ponieważ gramy 4 rundy, czyli w każdej rundzie będziemy potyczkować się z jednym ze zbirów. I mamy znaczniki zbirów, z jednej strony na rewersie mają znak zapytania, z drugiej strony mamy nazwę zbira i musimy wyłożyć po jednym znaczniku na każdym z tych pól, tak żebyśmy nie wiedzieli właśnie, z kim będziemy toczyć pojedynki. Pozostałe żetony mieszkańców oraz zbirów można dołożyć do pudełka.
Z prawej strony planszy głównej musimy jeszcze wyłożyć planszę faz, która jest dwustronna. Z jednej strony mamy fazę miasta, a z drugiej fazę walki i na początku wykładamy stroną faza miasta do góry w taki właśnie sposób. Obok kładziemy jeszcze potasowaną talię szpeju handlarki, talię wydarzeń oraz wyczynów. Wszystkie pozostałe komponenty możemy na razie trzymać w pudełku i w tym plastikowym pojemniku i sięgnąć po nie wtedy, kiedy będą przydatne w czasie rozgrywki. Nasi mieszkańcy są już gotowi, więc możemy rozpocząć grę. Każda runda, a gramy ich 4, dzieli się na dwie fazy, miasta oraz walki. W fazie miasta będziemy przygotowywać się do zbliżającej się potyczki, czyli będziemy rozpatrywać karty wydarzeń i kupować nowy sprzęt. Natomiast w fazie walki, jak sama nazwa wskazuje, stoczymy zacięty pojedynek ze zbirem na śmierć i życie. Podczas fazy miasta wszystkie czynności, które wymagają działania zgodnie z kolejnością graczy, będziemy rozpatrywać na tym torze od dołu do góry, czyli zgodnie z kolejnością kupowania, tak jak wskazuje na to strzałka. Fazę miasta zaczynamy od tego, że każdy gracz dobiera kartę wyczynu tak, żeby mieć 3 na ręku, więc na początku gry, kiedy nie mamy żadnego wyczynu na ręku, dobieramy po prostu 3 takie karty. Natomiast na początku późniejszych rund, kiedy już jakieś wyczyny nam pozostały na ręku, będziemy dobierać po prostu do 3 i trzymamy te karty zakryte. Wyczyny to są takie indywidualne zadania, które jeżeli uda nam się wykonać, czyli zrobić to, co tutaj jest napisane, będziemy taką kartę zagrywać odkrytą przed sobą i otrzymywać nagrody. Nagrody to są zazwyczaj monety albo podniesienie statystyki na daną rundę. Te zadania są bardzo różne, na przykład zakończ fazę miasta bez monet, albo otrzymaj kartę szpeju z kafelka terenu. Jest cała pokaźna talia, więc naprawdę tych zadań jest tutaj sporo, bardzo, bardzo różnych. To, ile tych kart mamy zagranych, będzie też miało znaczenie pod koniec rundy, ponieważ osoba, która zagra najwięcej wyczynów, zrealizuje najwięcej tych zadań, będzie mogła ograbić pokonanego zbira. Natomiast pod koniec gry, kiedy będziemy przed finałową walką, będziemy jeszcze sprawdzać te punkty, które tutaj są po lewej stronie napisane, więc o tym powiem dopiero troszeczkę później. Następnie każdy gracz zgodnie z kolejnością kupowania na torze kolejności dobiera wierzchnią kartę z talii wydarzeń i sprawdza, co dociągnął. Karty wydarzeń mogą mieć pozytywne i negatywne efekty, a dodatkowo dzielą się na karty wydarzeń takich zwykłych oraz karty zatytułowane Secret. Kiedy dobieramy wydarzenie zwykłe, to od razu wykładamy je przed sobą i rozpatrujemy jego treść. Natomiast kiedy dobierzemy sekret, to taką kartę zachowujemy na ręku zakrytą, nie pokazujemy innym graczom, nie możemy naszym współgraczom mówić o tym, co na takiej karcie mamy i zagramy ją dopiero w momencie, kiedy spełniony zostanie warunek na tej karcie, nawet jeżeli byliśmy znokautowani. W trzecim kroku fazy miasta wybieramy się do lokalnej handlarki, żeby kupić trochę sprzętu przydatnego do walki ze zbirami. Wypełniamy jej kram 10 kartami z talii szpeju handlarki. A następnie, zgodnie z kolejnością kupowania, każdy gracz dokonuje albo jednego zakupu szpeju, albo jednej sprzedaży. Gdy dokonujemy zakupu, wybieramy jedną z kart z kramu handlarki i musimy zapłacić jej koszt. Koszt jest zawsze podany po prawej stronie i wyrażony jest w monetach, więc musimy te monety posiadać i odrzucamy je do banku. Następnie taką dobraną kartę bierzemy na rękę, a puste miejsce uzupełniamy nową kartą z talii szpeju handlarki. Zamiast kupować nowy szpej, możemy również sprzedawać ten, który jest już nam nieprzydatny. Nigdy nie możemy sprzedać tego szpeju startowego, czyli z szarą obramówką, ale każdy inny sprzedać możemy. Jeżeli sprzedajemy szpej, to otrzymujemy z banku połowę kwoty, którą wydaliśmy, zaokrąglając w dół, a taką kartę, którą odrzucamy, odkładamy na spód w talii handlarki. Jeżeli nie odpowiada Wam aktualny asortyment w kramie handlarki, to w turze dowolnego gracza możecie dokonać odświeżenia. Przypomina o tym napis tutaj na dole tej planszy. Żeby zrobić odświeżenie, należy zapłacić 2 monety za każdego mieszkańca, więc przykładowo grając w 2 osoby, musicie zapłacić do banku 4 monety. Co ważne, te monety nie muszą pochodzić od jednego gracza, możecie się wspólnie na to zrzucić. Następnie odrzucacie wszystkie karty, które były aktualnie w kramie, odkładacie je na spód talii handlarki i wykładacie 10 nowych. No dobra, ale czym właściwie jest ten szpej i dlaczego jest taki ważny? Szpej to karty z przeróżnym sprzętem, który po założeniu wzmacnia mieszkańców podczas walki. W grze znajdziemy kilka rodzajów kart szpeju. Łatwo je rozpoznać po kolorze obramówki. Szare karty to startowy szpej wskazany przez planszę mieszkańca. Nie możemy go nigdy sprzedać, ale może zostać zniszczony. W trakcie rozgrywek po finałowej walce będzie możliwość odblokowania alternatywnego zestawu startowego szpeju, którym można zastąpić ten podstawowy.
Ten alternatywny zestaw jest gdzieś ukryty w pudełku i żeby nie psuć zabawy, nie zdradzę gdzie dokładnie i nie pokażę jego wyglądu. Niebieską ramkę ma Szpej od handlarki i z niego będziemy najwięcej korzystać, kupując sobie nowe gadżety co rundę. Szpej ze złotą ramką to unikalne przedmioty, których nie da się kupić, tylko stanowią nagrodę otrzymywaną w konkretnych okolicznościach. I na deser z fioletową ramką mamy Szpej przypisane do każdego ze zbirów. Te karty można zdobyć tylko po pokonaniu zbira. Po zdobyciu Szpej trzymamy gdzieś w pobliżu swojej planszy albo najlepiej na ręku. Można mieć dowolną liczbę takich zatrzymanych kart. Ich zdolności jeszcze nie działają, ponieważ ten Szpej uważany jest za niezałożony. Jedynie karty z napisem specjalny Szpej są zawsze aktywne, niezależnie od tego, czy taki sprzęt już założyliśmy, czy jeszcze nie. Docelowo Szpej będziemy na siebie zakładać, czyli zagrywać po bokach naszej postaci. W fazie miasta robimy to w swojej turze za darmo, natomiast już w trakcie fazy walki zakładanie lub podmienianie Szpeju kosztuje 2 moce. Jak to zakładanie przebiega? Na krawędziach mamy wskazane części ciała, czyli głowę, tułów, nogi, 2 ręce oraz miejsce na dodatek. Takie samo oznaczenie znajduje się na kartach, więc po prostu musimy dopasować sprzęt do odpowiedniego miejsca. Na daną część ciała można założyć tylko 1 szpej. W przypadku broni mamy zaznaczone, czy jest to jedno- czy dwuręczna broń. Nasza postać może trzymać albo 2 bronie jednoręczne, albo 1 dwuręczną. Gdy zakładamy broń dwuręczną, można ją położyć tak pomiędzy, aby zaznaczyć, że zajęte są oba miejsca. Szpejem nie można wymieniać się z innymi graczami, chyba że pozwoli na to jakieś wydarzenie. Jeżeli jakiegoś szpeju już nie potrzebujemy, możemy go sprzedać handlarce. Czasem gra będzie nam kazała odrzucić szpej, wtedy odkładamy go do pudełka. Szpeje mają różne efekty. Mamy spożywkę, którą po założeniu możemy potem spożyć, czyli odrzucić, aby aktywować jej działanie. Są sprzęty, które wzmacniają nas stale na różnych płaszczyznach, dopóki mamy je założone. Na przykład musze okulary pozwalają dwukrotnie rzucać na precyzję i wybrać wynik. Są sprzęty, które podnoszą nam statystyki, na przykład mając kapelusz, zwiększamy swój ruch o 2. Jeżeli odrzucimy albo stracimy w inny sposób taki szpej, to automatycznie musimy obniżyć daną statystykę o tę wartość. Mamy też cały arsenał broni i właśnie o ich działaniu opowiem za moment, bo przechodzimy do fazy walki. Po tym jak mieszkańcy dokonali przygotowań w fazie miasta, przechodzimy do fazy walki. Ten spokojnie wyglądający obszar zaraz zamieni się w pole bitwy, na którym pojawią się kafelki, a my poznamy imię zbira, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Zaczynamy od zmiany ułożenia planszy faz, czyli wszystkie tutaj leżące karty szpeju handlarki zbieramy, kładziemy pod spód talii handlarki, a tę planszę obracamy na drugą stronę. Warto tutaj docenić ściągę, którą umieszczono u góry tej planszy z opisem tego, jak przygotować fazę walki i co dzieje się po pokonaniu zbira, więc nie musimy za każdym razem sięgać do instrukcji. Pora dowiedzieć się, z jakim zbirem przyjdzie nam się zmierzyć w tej rundzie. W tym celu bierzemy pierwszy od góry żeton z toru zbira. Tutaj odsłaniamy to pole. Napis, który tutaj jest, ma znaczenie, ale do tego za chwilkę wrócę. Bierzemy żeton, odsłaniamy i patrzymy, z kim będziemy się potyczkować. Ja mam tutaj akurat Parasolo. Zaraz poznacie tego Hunswota. Najpierw ten żeton kładziemy tutaj u góry na torze kolejności i to nam jednocześnie przypomina, że w fazie walki wszystkie czynności będą wykonywane zawsze od góry do dołu zgodnie z kolejnością klepania, tak jak tutaj jest pokazana strzałka, więc zawsze swoją turę najpierw będzie zaczynał zbir. Skoro znamy już tożsamość zbira, musimy teraz z pudełka wyciągnąć jego planszę, figurkę, karty akcji oraz szpej i ułożyć w odpowiednich miejscach. Na planszy zbira mamy historyjkę, czyli opis tego, dlaczego akurat nawiedza nasze miasto. Mamy jego słabość, którą będziemy mogli aktywować kładąc tutaj znacznik. W konkretnym momencie gry będzie to wynikało z treści kart akcji zbira. Mamy także spis jego szpeju, który będziemy mogli zdobyć poprzez pokonanie takiego zbira, a także 4 jego zdolności, ale wśród nich działa tylko 1, która... To zależy od tego, w której rundzie odkryliśmy, odsłoniliśmy tego zbira, więc patrzymy na tor rund, na tor zbirów i sprawdzamy, z którego miejsca braliśmy wcześniej znacznik. Akurat Parasolo leżał tutaj na pierwszej rundzie, tam gdzie jest napisane Benzwał, dlatego też obowiązuje tylko to, co tutaj jest napisane pod słowem Benzwał. Jeżeli Parasolo leżałby na drugiej rundzie, tam gdzie jest napisane Huligan, to wtedy bralibyśmy pod uwagę tylko i wyłącznie treść pod nazwą Huligan.
Każdy zbir ma swój startowy poziom ruchu i zdrowia, który należy zaznaczyć na tych dwóch torach. Ten poziom jest zależny od tego, w ile osób gramy i jest to tutaj przedstawione w taki jakby tabelaryczny sposób. Przykładowo na dwóch graczy para solo zaczyna ruch z poziomem 6, więc kładziemy tutaj na 6 znacznik, a zdrowie na 11. Następnie tasujemy wszystkie karty akcji danego zbira i taką potasowaną talię kładziemy w miejscu akcję. Planszę zbira będziemy kłaść w tym miejscu, ale zanim to nastąpi, musimy jeszcze przygotować obszar walki. W jaki sposób to zrobić? Dowiemy się na drugiej stronie. Spośród wszystkich kafli terenu musimy wybrać konkretnie te, które będą używane w danym scenariuszu i rozmieszczamy je dokładnie tak jak na tym obrazku. Tam gdzie jest napisane FW, to tam trafia kafelek, który używany jest tylko i wyłącznie w walce finałowej. Jeżeli to jest pierwsza, druga albo trzecia runda, to tutaj wtedy nic nie kładziemy. W razie problemów, wątpliwości w odróżnieniu kafelków, ich spis znajduje się na końcu instrukcji. Następnie rozmieszczamy figurki postaci, zbira tam gdzie jest napisana Z-ka, oraz mieszkańców zgodnie z torem klepania rozmieszczamy tam, gdzie mamy M-ki, więc wybieramy sobie pole. I po rozłożeniu prezentuje się to w ten sposób. Został jeszcze jeden aspekt przygotowania krajobrazu bitwy, czyli wyłożenie kart, ponieważ do każdego kafelka przypisana jest karta, którą trzeba znaleźć według nazwy stałej talii kart terenu i wyłożyć tutaj na dole. Kafelki terenu mają różne zdolności, które zostały rozpisane na kartach do nich przypisanych, ponieważ z terenami będziemy mogli wchodzić w interakcje, żeby aktywować te efekty. Kafelki, a w zasadzie karty, jak widzicie, dzielą się na dwa rodzaje. Mamy brązowe przeszkody oraz zielone scenerie. Różnica między tymi dwoma typami terenu są dwie. Przeszkody blokują nam ruch, nie będziemy mogli na nie wchodzić, a żeby wejść z nimi w interakcję, trzeba być po sąsiedzku takiej przeszkody. Natomiast sceneria nie blokuje nam ruchu, będziemy mogli na nią wchodzić, a żeby aktywować jej efekt, trzeba na nią wejść. Wszystko to, co jest rozpisane pod krajobrazem, rozpatrujemy tylko wtedy, kiedy jest czwarta runda i finałowa walka. Nie ubiegajmy jednak faktów, skupmy się na pierwszej rundzie i pokonaniu parasolo. Fazę walki zawsze rozpoczyna zbir, a następnie swoje tury wykonują mieszkańcy zgodnie z kolejnością klepania na torze kolejności. I tak naprzemiennie próbujemy nawzajem się przechytrzyć, dopaść i zadać obrażenia. Faza walki trwa do momentu, aż my pokonamy zbira, czyli jego zdrowie spadnie poniżej jedynki, albo to on znokautuje wszystkich mieszkańców. W turze zbiera odsłaniamy wierzchnią kartę z jego talii akcji i rozpatrujemy jej treść. Jeżeli talia się wyczerpała, to przetasowujemy uprzednio odrzucone karty i tworzymy nową talię. Na karcie mamy rozpisane, co robi zbir i zawsze wykonujemy to od góry do dołu. Najczęściej zbir będzie się poruszał zgodnie ze swoim zakresem ruchu i próbował zadać obrażenia mieszkańcowi. Nawet jeśli zbir nie dotrze do mieszkańca, to i tak porusza się w jego kierunku. Na karcie najpierw wskazany jest cel, czyli w kogo wymierzona będzie akcja zbira. Może to być jeden mieszkaniec, grupa mieszkańców albo nikt. Jeżeli jest to jeden mieszkaniec, a kilku spełnia podany warunek, to należy rzucić kością K10. Kto rzuci niższy wynik, obierany jest za cel. Przy wyznaczaniu celu mogą pojawić się takie pojęcia jak najbliższy, najdalszy albo najsłabszy mieszkaniec. Najsłabszy to oczywiście ten, który ma najmniej punktów zdrowia. Natomiast przy najbliższym lub najdalszym musimy sprawdzić odległość, a mówiąc dokładniej, policzyć ile ruchu musiałby wykonać zbir, żeby dotrzeć do takiego mieszkańca. Zawsze liczymy pola stykające się bokami, a nie rogami, mając na uwadze, że zbir porusza się grupami pól. Nie zawsze więc najbliższy to ten, który stoi fizycznie najbliżej, bo na przykład może ich rozdzielać przeszkoda, po której zbir nie zrobi ruchu. Na tym przykładzie parasolo ma do Henka 4 ruchy, a do Romana 5 ruchów, więc zgodnie z tą kartą celem będzie Heniek, bo jest najbliższym mieszkańcem. Po ustaleniu celu przechodzimy do kolejnego akapitu i tu mogą pojawić się różne polecenia, często związane z poruszeniem zbira. Zbir zawsze stara się dotrzeć do mieszkańca najkrótszą drogą, bez otrzymania obrażeń, czyli taką, którą wykona bezpiecznie najmniej punktów ruchu. To, o ile maksymalnie może się poruszyć, wyznacza oczywiście wartość na tym torze. Ze względu na swój gabaryt, zbir rusza się grupami pól, ale zawsze sąsiadującymi, nigdy po skosie. Przykładowo tak wygląda poruszenie się parasolo o 6 pól najkrótszą drogą w kierunku Henka. Zbira obowiązują też ograniczenia związane z terenem, to znaczy może poruszać się przez większość scenerii, ale nigdy nie przejdzie przez przeszkody. Jeżeli na taką natrafi, to po prostu kończy swój ruch. Natomiast gdy na karcie pojawi się pojęcie ataku zasięgowego,
to zbir może zadawać obrażenia z daleka nawet przez przeszkody. Pojęcie dosięgnąć mieszkańca oznacza, że zbir stoi na polu sąsiadującym z celem. Zazwyczaj będzie się to kończyło niestety otrzymaniem obrażeń. W wyniku niektórych akcji może dojść do tego, że zbir poruszy się na pole zajęte przez mieszkańca. Wtedy wypycha go na dowolne sąsiadujące puste pole, a jeżeli takiego nie ma, to na najbliższe możliwe puste pole. Rozpatrując kartę, należy zwrócić też uwagę na różnicę między pojęciem poruszanie a umieszczanie. Ruch zawsze wiąże się z przemieszczeniem się zgodnie z zakresem ruchu danej postaci. Natomiast gdy gra nam każe umieścić zbira albo mieszkańca, to po prostu przenosimy go na wskazane pole niezależnie od odległości. Na niektórych kartach pojawia się też następstwo, czyli taki dodatkowy efekt, który rozpatrujemy, gdy cel odniesie obrażenia albo spełniony jest inny warunek. Zobaczcie rozpatrzenie akcji zbira na przykładzie karty Zakrzywiona Rączka. Celem jest najbliższy mieszkaniec. Roman stoi blisko, ale rozdziela ich przeszkoda i parasolo musiałby wydać sporo punktów ruchu, żeby tam dotrzeć. Krótszą trasę ma do Henka, więc to on będzie celem. Parasolo porusza się maksymalnie 6 pól, dociera do Henka i zadaje mu jedno obrażenie. Heniek przyjmuje to na klatę i musi rozpatrzeć jeszcze następstwo, które głosi, że jest wyrzucony o 6 pól w stronę miejskiego stawu, a dodatkowo obniża sobie precyzję o 1. Gdy zbir skończy wykonywać swoje akcje, wtedy tura przychodzi na mieszkańców i zgodnie z kolejnością klepania gracze wykonują akcje. Tych akcji do wyboru jest kilka. Można robić je ile chcemy w dowolnej kolejności, dopóki mamy moc i punkty ruchu. Podstawową akcją jest ruch, bo będziemy tutaj przemieszczać mieszkańców po tej planszy, żeby podchodzić do zbira, atakować go, albo uciekać od niego, albo wchodzić w interakcję z kafelkami terenu. Każda postać, każdy mieszkaniec ma swoje punkty ruchu, czyli informacje o tym, ile maksymalnie pól może się w każdej turze przemieścić. Poruszamy się zawsze na pola sąsiadujące, nigdy nie chodzimy na ukos. Możemy przechodzić przez pole, które jest zajęte przez innego mieszkańca, czyli tak sobie możemy przejść, natomiast nigdy nie możemy przechodzić przez pole zajęte przez zbira, ani nigdy nie możemy zakończyć ruchu na polu, które jest zajęte przez inną figurkę. Natomiast jeżeli chodzi o poruszanie się przez kafelki terenów, to możemy przechodzić przez kafelki scenerii, ale nie możemy przechodzić na kafelki przeszkód. Punkty ruchu można rozdzielać, na przykład Heniek mając 5 punktów ruchu może 2 wydać, żeby podejść do zbira, teraz go zaatakuje, a następne te 3, które mu zostały, wyda na ucieczkę. Często różne akcje będą wymagały od nas płacenia mocą i tutaj taka uwaga, nigdy fizycznie jej nie wydajemy, czyli nie obniżamy tego znacznika mocy, ponieważ to jest nasza pula do wykorzystania w każdej turze, więc musimy pamiętać, ile już w danej turze wydaliśmy, a ile nam zostało. Ewentualnie, jeżeli chcemy faktycznie fizycznie wydawać, bo będzie nam łatwiej to liczyć, to możemy użyć tego czerwonego znacznika, żeby zaznaczyć, ile pierwotnie mieliśmy i potem do tej wartości powrócić. Akcją jest wchodzenie w interakcję z kafelkami terenu, czyli mówiąc inaczej, aktywowanie ich efektu na karcie. Każdy mieszkaniec może każdy kafelek aktywować raz na turę. Jeżeli chcemy wejść w interakcję ze scenerią, to musimy stać swoją figurką właśnie na takim kafelku i sprawdzamy, co na takiej karcie jest napisane. Bardzo często będziemy musieli jeszcze dopłacić monetami albo mocą. Tutaj akurat porzucony piknik mówi, że musimy rzucić kością i sprawdzamy, co się dzieje. Natomiast jeżeli chcemy wejść w interakcję z przeszkodą, to musimy swoją figurką stać obok takiego kafelka. Każdy mieszkaniec ma swoje 2 zdolności, które będą mu przydatne w różnych momentach rozgrywki i może każdą z nich aktywować raz na turę. Istotną rolę odgrywa umiejętne zarządzanie szpejem. W poprzedniej fazie szpej zakładaliśmy za darmo. W fazie walki można go podmieniać, czyli zabrać wystawioną kartę i w jej miejsce wyłożyć nową z ręki, ale kosztuje to 2 moce. W przypadku broni można za 2 moce jednocześnie zdjąć 2 bronie jednoręczne, aby założyć dwuręczną. Jeżeli ubierany szpej ma na sobie zwiększenie statystyki ruchu mocy lub precyzji, to od razu ją podnosimy na torach. Gdy takowy z siebie ściągamy, to analogicznie musimy obniżyć podaną statystykę. W przypadku zdrowia założenie szpeju podnoszącego jego maksymalny poziom nie przywraca nam tego zdrowia, więc znacznika nie podnosimy. Każdy szpej można aktywować tylko raz na turę, chyba że karta mówi coś innego.
Jeżeli na szpeju jest kilka zdolności, to na daną turę wybieramy tylko jedną z nich. Część szpeju do aktywacji wymaga dodatkowej opłaty, na przykład w monetach albo w mocy. Efekty tych kart są bardzo różne. Tutaj widzicie tylko kilka przykładów. Jako mieszkańcy dążymy do pokonania Zbira, więc kluczową akcją jest atak. Aby do niego doszło, musimy oczywiście posiadać broń, a następnie sprawdzić, czy jesteśmy w odpowiednim zasięgu, opłacić koszty w mocy oraz rzucić kością na precyzję. Bazowo każdą broń można użyć raz na turę, chyba że jej zdolność mówi inaczej. Bronie dzielą się na zasięgowe i na używane w zwarciu. W zwarciu oznacza, że taka broń ma zasięg 1, czyli żeby nią zaatakować, nasz mieszkaniec musi stać obok Zbira po sąsiedzku, a nie na skos. Natomiast na broniach zasięgowych mamy zawsze napisaną wartość zasięgu, czyli maksymalną odległość między mieszkańcem a Zbirem. Liczymy ją tak samo jak ruch, czyli ile sąsiadujących pól dzieli obie figurki, włączając w to pole, na którym stoi nasza figurka. Na tym przykładzie jest to zasięg 5, więc mieści się w zakresie procy, która ma zasięg 7. Należy pamiętać, że mieszkańcy nie mogą atakować zasięgowo przez przeszkody, bo te blokują atak. W drugą stronę to niestety nie działa, to znaczy Zbir przez przeszkody normalnie nas atakuje. Żeby sprawdzić, czy przeszkoda blokuje nasz atak, najlepiej poprowadzić linię wzroku od pola z mieszkańcem do dowolnego punktu pola ze Zbirem. Zatem, gdy jesteśmy przygotowani do ataku, wybieramy broń i rozpatrujemy kartę. Na niektórych kartach będziemy mieć podane trzy wartości, koszt, precyzję i obrażenia. Na niektórych będziemy mieć też dodatkowe zdolności, albo pasywne, działające stale, albo takie wymagające wydania, na przykład mocy, które można aktywować raz na turę. Ale wybierzmy sobie broń, która akurat ma te trzy wartości. Najpierw mamy koszt odpalenia broni, więc musimy posiadać wymaganą moc. Obok jest wymóg precyzji. Bierzemy jedną kość, rzucamy i do wyniku dodajemy poziom naszej precyzji z toru. Jeżeli suma jest równa albo wyższa, to super, trafiliśmy w Zbira. Jeżeli będzie niższa, niestety zaliczamy pudło. Ostatnią nadzieją jest wtedy przerzut, bo wydając dwie moce, możemy jeszcze raz rzucić kością. Ta płatna opcja przerzutu działa zresztą zarówno jak rzucamy podczas walki, jak i gdy rozpatrujemy karty terenu. Jeżeli atak się udał, to sprawdzamy, ile Zbir otrzymuje obrażeń i przesuwamy o tyle znacznik na jego torze zdrowia. Na kości mamy dwa specjalne wyniki. Jeżeli wyrzucimy jedynkę, to jest automatyczny kiks, czyli nie sprawdzamy wtedy żadnych modyfikatorów, po prostu atak jest nieudany. Natomiast wykrzyknik to jest tak zwane trafienie krytyczne, czyli automatyczny sukces, bo wykrzyknik uznawany jest za dziesiątkę. Wtedy musimy jeszcze raz rzucić taką kością i sprawdzić ten nowy wynik z tabelką na karcie krytyka i aktywować odpowiednią premię. Jak już wiecie, faza walki trwa do momentu, aż któraś ze stron zostanie pokonana. Niektóre efekty nakazują usunąć mieszkańca z planszy. Wtedy taki mieszkaniec nie może stać się celem, ani nie może aktywować szpeju, ani zdolności. Jeżeli natomiast efekt każe nam usunąć Zbira, to nie można mu zadawać obrażeń. Mieszkaniec usuwany jest z planszy jeszcze w jednej sytuacji, gdy jego zdrowie spadnie poniżej jedynki. Wtedy jest on znokautowany. Jeżeli wszyscy mieszkańcy będą znokautowani albo usunięci w inny sposób bez możliwości powrotu, wtedy automatycznie przegrywacie całą grę. Zdrowie Zbira śledzimy na tym torze. Znajduje się na nim kilka takich czerwonych punktów. To są tak zwane punkty zwrotne. Aktywują się one, kiedy znacznik najedzie na taki punkt albo go minie, ale tylko i wyłącznie przy obniżaniu zdrowia, a nie przy odzyskiwaniu. Co się wtedy dzieje? Zbir wpada w szał i rozgrywa ponownie swoją pełną turę. Jeżeli akurat trwała tura mieszkańca, to jest natychmiast przerywana i należy zrobić akcję Zbira, a potem wrócić do normalnej kolejności. Załóżmy optymistyczny scenariusz, że zdrowie Zbira spadło poniżej jedynki i co najmniej jeden mieszkaniec przeżył. Wówczas wygrywacie taką potyczkę. Po pokonaniu Zbira dzieje się kilka rzeczy. Wszyscy mieszkańcy dostają 6 monet, nawet ci znokautowani. Każdy mieszkaniec może odrzucić z ręki wyczyny, których nie zrobił i których nie chce zatrzymywać na kolejną rundę, a następnie należy porównać liczbę wypełnionych wyczynów. Robią to tylko ci mieszkańcy, którzy przeżyli, czyli nie zostali znokautowani. Osoba, która spełniła najwięcej takich zadań, losuje jeden z trzech szpejów Zbira i go sobie zatrzymuje.
Jeżeli jest remis w liczbie zrobionych wyczynów, to rzucamy kością i wyższy wynik zdobywa Spacebeera. Po zgarnięciu kasy i chwały trzeba przygotować się do kolejnej walki. Ściągamy z planszy wszystkie komponenty, które używaliśmy do walki z tym zbirem. Z toru kolejności usuwamy jego żeton, a mieszkańca, który był na górze, przesuwamy na dół. Na swojej planszy przywracamy startowe statystyki. Jedynie zmiany wynikające z kart szpeju nie są resetowane i należy je zostawić. I na koniec odwracamy planszę faz ponownie na stronę miasta. Czwarta runda przebiega trochę inaczej, bo jest to finałowa walka. Normalnie odsłaniamy żeton zbira, bierzemy wszystkie jego komponenty i rozkładamy według mapki. Podczas przygotowania najczęściej trzeba będzie dołożyć wskazane kafelki w miejscach FW. Zresztą wszystkie zmiany i dodatkowe informacje zostały opisane na rewersie planszy zbira. Przede wszystkim należy wybrać szeryfa, zostaje nim ten mieszkaniec, który zgromadził najwięcej punktów wyczynów. Nie patrzymy na liczbę spełnionych kart, tylko sumujemy punkty, które się na nich znajdują. W przypadku remisu mieszkańcy albo wspólnie decydują, kto zostaje szeryfem, albo rzucają kością i kto wyrzuci wyższy wynik, to ta osoba zostaje szeryfem. Szeryf ma tę przewagę, że dostaje wskazaną kartę unikalnego szpeju, ale z drugiej strony, jeżeli zostanie znokautowany, to przegrywamy. Podczas finałowej walki zbir otrzymuje pewną zdolność, mamy też dodatkowe warunki zwycięstwa oraz zadanie specjalne. Jak wykonamy to zadanie, to dostaniemy specjalny szpej, który będzie można użyć w kolejnych grach. Finałowa walka może zakończyć się na 3 sposoby i w zależności od tego zostaniemy przekierowani do przeczytania innego numeru epilogu. Wielka Draka oferuje też kilka wariantów rozgrywki. Grając na 2 graczy można ustalić, że każdy będzie kontrolował 2 mieszkańców. Reszta rozgrywki jest bez zmian, jedynie co to przed rozpoczęciem należy z talii wydarzeń usunąć wszystkie karty sekretów. Choć na pudełku to nie jest napisane, to w Wielką Drakę można grać też solo. Jest kilka zmian w przygotowaniu. Wybieramy sobie 3 mieszkańców, bierzemy na start 30 kasy i to jest wspólna pula dla wszystkich mieszkańców. Z talii kart wydarzeń usuwamy wszystkie sekrety, a jeżeli chodzi o wyczyny, to dobieramy zawsze do 6. I te wyczyny są również wspólną pulą dla wszystkich mieszkańców, co oznacza, że każdy z nich może dowolny z tych wyczynów zrealizować. W fazie miasta, jak będziemy kupować szpeje, to również kupujemy dla każdego mieszkańca, dowolnie będziemy mogli sobie to układać i będziemy mogli też w trakcie gry tymi szpejami się zamieniać. Można też rozegrać taki krótszy wariant, który składa się z 3 rund. Wtedy tutaj w tym miejscu kładziemy ten znacznik, który nam po prostu blokuje to pole i informuje, że zaczynamy od drugiej fazy miasta. Różnicą jeszcze jest to, że zamiast zaczynać z 10 monetami, każdy gracz zaczyna z 15. Zbiry przepędzone i miasto chwilowo uratowane, ale na pewno one jeszcze wrócą. Dajcie znać w komentarzu, czy staniecie wspólnie do walki o Eurekę Zdrój. Dzięki za wysłuchanie, do następnego, cześć! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymisy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.